Witam z gestem, Jacek jestem. Dzisiaj pokażę Ci 5 możliwości zastosowania Solida i pola tekstowego jako intro w DaVinci Resolve. DaVinci Resolve to jest darmowy program do edycji wideo, który jest trudny na początku, ale po nauczeniu się staje się łatwy i intuicyjny. Więc zaczynam. Z gestem, Jacek jestem. Dzisiaj pokażę Ci 5 odsłon intra, bardzo prostego, od bardzo prostego do prostego. Wykorzystamy tylko solidy i okienka tekstowe, pola tekstowe, no i tyle. Tutaj przygotowałem sobie już taką muzyczkę. Zaznaczyłem sobie takie markery przy podbicia, żeby mi pokazywało, będzie mi łatwiej dostosować muzykę do przejść. O, tu się nam pokazuje taki, który marker. Wkładasz go w tym momencie w ten sposób, że klikasz sobie w tym miejscu na przykład, chcesz marker, pach i masz marker. Jak chcesz to sobie zrób, jak nie chcesz to sobie tego nie rób. Ja sobie robię, bo mi to ułatwia pracę. W tym momencie tak, zaczynamy od punktu pierwszego, czyli najprostsze przejście. Wkładam sobie tekst, efekt library tu u góry. Stolbox, titles i tekst. Wkładam sobie tekst. Ustawiam sobie na pierwszym markerze. Jest, dopasowuje. W tej chwili nic się nie dzieje. Wchodzę na inspektor. Zmieniam tekst. Odcinek jest o intro, więc wpisuję sobie dużymi literami intro. Czcionka jest taka sobie, więc sobie ją zmieniam na większą. O, załóżmy, że taki intro. Czcionkę sobie zmieniam też na inną. Wypatrujemy sobie, przyjeżdżam sobie tutaj, wybieram sobie jakie takie, czy takie, czy takie, czy takie. To mi się podoba. Jeszcze troszkę sobie rozszerzę i troszkę powiększę. Dodam sobie tło, tutaj mam shadow, tło czarne, zmieniam sobie na białe. OK. Przesuwam lekko w bok tło, o, fajnie się nam rozjeżdża i lekko na dół czy do góry. Lekko do góry. Tu sobie mogę jeszcze go rozmyć i mogę sobie go albo stwardzić, albo go zniknąć po prostu. Tak, ok. Na mojej potrzeby będzie dobrze. Jak nam to jutro działa? Puch. Wpada jak szczupak na wędkę albo do sieci. Co tu możemy zrobić? Mogę sobie zrobić na przykład, tu mam 30 klatek, więc sobie wezmę na 14 klatek, na 15 połowę z tego. Takie łagodne przejście. I jeszcze sobie wezmę tutaj dźwięk sobie łagodnie wjadę. Tu się nam pojawił taki punkt, który możemy, jak się nam na czerwono zaświeci, możemy sobie modulować, czyli zium albo żum. Albo całkiem kwadratowo, czy razu tak jak teraz jest, ale to nas nie interesuje. Więc sobie weźmiemy takie fajne wejście, takie. Jak to nam wychodzi teraz? Jest fajnie, już możemy takie coś zrobić. To samo możemy zrobić przy filmie i przy innych rzeczach. Ustawiam sobie na następny punkt marker trzeci. Szukam sobie w generator solida. Mam solida. Ustawiam sobie go tutaj. Patrzcie, jak to wygląda. Solid jest czarny. W inspektorze mamy kolor czarny. Zmieniam sobie go na jakiś inny, czyli na przykład taki buraczkowy. Dla mnie to jest buraczkowy, czyli właśnie jakoś to nazywam. Kobiety będą wiedziały, jak on się nazywa.
Oczywiście możemy zrobić też tak i nam fajnie zniknie, ale my chcemy inny efekt. Chcemy wykorzystać efekty, które mamy wbudowane w DaVinci Photo. Jeszcze raz Video Transition. Szukam sobie takiego trójkątnego wejścia i to będzie efekt numer 2. Czyli takie wejście trójkątne nam zamarzę nam napis. Wchodzę, zostawiam tak jak jest, nie będę się wnikał i tutaj nam zamazało. I tu możemy sobie dać u góry pole tekstowe i jakiś napis. I tak zrobimy, żeby było ładniej. Zobaczymy, jakie możliwości ma ten efekt. Ten efekt ma kilka możliwości. Można sobie zrobić takie coś jak border. Tu się nam pojawi takie odcięcie. I ono mi się bardzo podoba. Ja sobie go ustawiam na 15, czyli dwa razy klikam, 15 z klawiatury, puch. Możesz sobie też wziąć, oczywiście suwaczkiem sobie rozsunąć. Możemy ten oczywiście sobie zmienić na dowolny. Ale mi się podoba biały, więc zostawię biały. Proszę bardzo, jest. Weszedł nam ten tekst. Możemy sobie tutaj zrobić znowu jakiś napis. Teraz napracowaliśmy się z tym efektem, zrobiliśmy sobie cienie, tutaj oczywiście przejście, które nam pasuje. Teraz sobie skopiujemy do góry ten tekst, klikam lewym klawiszem myszy, pojawił się taki czerwona bramówka, naciskam Alt, ciągnę do góry, puszczam Alt, wyrównuję obie ścieżki. Są wyrównane. Klikam sobie nasz efekt, przenoszę go do góry. A, jeszcze wcześniej to sobie skasuję. Zmienię napis na inny. Witaj. To się nam to wszystko zmyło, ale tym się nie martw. Skopiuję sobie ten efekt do góry też. Zaznaczam go lewym klawiszem. Naciskam Alt. Ściągnę tutaj do góry. Puszczam. I proszę bardzo, jest intro. Witaj. Zmieniam kolor tekstu na żółty, wchodzę w wideo, witaj z gestem, kolor pomarańczowy, ok. Mam pomarańczowy, tło sobie zmienię na czarne i może troszkę go bardziej przesunę. O tyle. Dobra. Mamy jedno przejście. I teraz chcemy, żeby z drugiej strony też nam się takie przejście zrobiło. Też, żeby oszczędzać czas, zaznaczam te obie linie. Chwytam, naciskam Alt i ciągnę do góry. Pach. I przesuwam do naszego następnego punktu kontrolnego, czyli to jest w tym miejscu. I dojeżdżam linią. Dobra. Klikam w polu obok, przekręcam scrollem, się nam to wszystko obniża, przesuwam tekst na bok i co mamy z tej samej strony. Żeby zmienić z drugą stronę, klikam sobie w efekt, mam w prawo skręt, zmieniam sobie na lewo skręt. I jak to wygląda teraz? Puch. Tak i tak. W sumie o to nam chodziło, z tym, że to się nie odcina, zmienię sobie kolor solida na inny. Klikam wideo i zmieniam kolor na jakiś dziwny, dlaczego na taki. Ok. Dojeżdżam sobie tekstem, kasuję ten u góry efekt i teraz co jeszcze? Tutaj jeszcze mamy w efektach, mamy takie jeszcze coś jak efekty wejścia. Wejście, wyjście, wejście, wyjście. Jak nacisnę, to widać, że się tam zmienia sinusoida, czyli tu będzie
szybkie wejście, szybkie odsunięcie, środek wolno i końcówka szybkie wyjście. Czyli takie coś. I tutaj też sobie zmienię. Tu sobie zmienię w tych wcześniejszych na wyjście. Ważne, żeby były takie same, bo jeśli damy inne, to zobaczcie, co się dzieje. Po prostu idzie to nierówno. Więc jak tu dałem in, to tu też muszę dać in. Tu sobie dodałem trochę pracy. Pach. I tutaj następny tekst. Tekst sobie zmienimy na witaj z gestem. No, kolor zostaje bez zmiany w sumie. Nie będę się męczył. Przenoszę efekt do góry, czyli już jak pamiętasz, lewym klawiszem Alt do góry wstawiony. Jak to wygląda od początku? Dosyć fajnie, dosyć fajnie. Kolory są takie sobie, tła, ale to nie będziemy się bawić z kolorami. Ustawiam następny efekt. Efekt numer 3, czyli w tym momencie drzwi od stodoły. Nie, przepraszam, nie drzwi od stodoły, tylko... No bo zobacz, zrobimy drzwi od stodoły. Czyli sobie... Tu sobie ucinam. Ctrl B. Naciskam Ctrl B. Naciskam Shift i naciskam te dwie. Jeszcze raz. Musiałem to oznaczyć, bo mi się zaznaczyło ten solid. Naciskam z kontrolem obie. Alt i to, co już umiemy, do góry o dwie pozycje. Pach. Miały być drzwi. Miały być drzwi, więc tu wybieram sobie efekt. Tekst sobie przesuwam w bok troszkę, żeby mi nie przeszkadzał. Biorę drzwi od stodoły. Dziwnie to wychodzi, dlatego że kolor jest inny, więc kolor sobie zmienię na jakiś kolor. Taki. A nie będzie zielony. Puch. Wchodzę w efekt. Border sobie ustawiam na 16. Dobra. Efekt. O, nie będzie out tym razem. Coś tu mamy zrobić. Tyle tylko w sumie. Na razie. Teraz dosuwam tekst. Zmieniam witam z gestem. I tutaj. Tutorial. Intro. Intro troszkę sobie zmienię tekst, zmniejszę, bo mi wyłazi za... No, nie będzie tak. I kolor sobie zmienimy na jakiś fajny. O, nie będzie taki. I jak to wygląda? Jeszcze tak, skopiuję sobie nasz efekt, mam gotowy już wszystko. Tu mamy efekt wejścia, border mamy zrobiony. To nas nie interesuje na razie. Przenoszę do góry. Pach. Jak to wygląda? Fajnie nam weszło. I teraz chciałbym, żeby mi się ten napis rozsunął razem z drzwiami. Więc wybieram efekt na dole. Przenoszę na dół. Z altem oczywiście. Dorównuję do tego poprzednich i proszę bardzo, puch. I się nam fajnie z tekstem to robi. Dobra. Przechodzę do następnego efektu. Tu mogę sobie wszystko zaznaczam. Ctrl A, Ctrl B, tnę wszystkie ścieżki. To mogę usunąć. Najpierw sobie blokuję sobie tutaj przesuwanie. To sobie powyłączam. Jako mam wyłączone, ale tu mam nie wyłączone. Usuwam, pach, nie ma.
Teraz zrobimy czwarty efekt. Czwarty efekt, czyli podmiana kolorów. To też fajnie wygląda. Wchodzę na... Zobaczę, jak to ustawić. Tutaj. Tnę. Zaznaczam oba z kontrolem. Ctrl B. Wracam. Wchodzę na tekst. Kolor. To było to. OK. Wchodzę na solid. Na solid. Kolor. Co jest? To jest tekst. O, skoczyło. Widocznie mi ktoś nie mógł załapać. I zmieniam na pomarańczowy. Ale to wyszło topornie, ale efekt się liczy. Czyli dobra. I ostatni efekt. Ucinam obie. Ctrl V ucinam. I wykorzystamy jeszcze nasz ostatni efekt. Oczywiście tu jest więcej, możesz się z nimi bawić i zachęcam do bawienia się, do testowania. Weźmy ten efekt. Aha, najpierw muszę wziąć i sobie to Nie, nic nie muszę, może... Okej. Nic nie muszę, czy muszę? Muszę. Kopiuję to do góry z altem. Pach, do góry. Się może wydać skomplikowane, ale jak nabierzesz sprawy, to zrobisz taki... Nie musisz całego wykorzystać, możesz tylko dwa, trzy przejścia z tego zrobić, więc... Nie przejmuj się, że to tak wygląda. Skomplikowanie. Bo nie jest skomplikowanie. Skomplikowane. Składam tutaj efekt. Cofam tekst, żeby nam nie przeszkadzał. Zmieniam kolor solidu na jakiś fajny, czyli weźmy no, na taki. OK. Tekst też zmienię na inny kolor. Tu jest taki, to będzie pasował do fioletowego. Jaki? Żółty będzie pasował. Pach. Sam jestem ciekawy, czy będzie. Ale zakładam, że będzie pasował. A jeszcze tutaj ten border sobie ustawię na 16. OK. Czyli wchodzi i nam tutaj to bierze. I tu sobie damy tekst. Napiszę po prostu hey i wykrzyknik pach. Dobra, a jeszcze przejście out in. Przenoszę efekt do góry. Już nie tłumaczę, bo to już jest proste, już tylko załapałeś. Pach i mamy hej. Na tym efekcie następny na markerze się zatrzymuje. Ctrl A, Ctrl B, ucinam wszystko. To sobie odznaczam, to sobie kasuję. W sumie to sobie też kasuję. I patrzmy, jak nam to całe wygląda. Trochę powiększę. To teraz pomniejszę. No i co, masz, jakby nie patrzeć... O, tu jeszcze został solid. Masz 5 jakby takich prostych efektów do wykorzystania, żeby zrobić sobie szybkie intro bez jakichś komplikacji i żeby było fajne w rytm muzyki dzięki markerom. Oczywiście tu mogę sobie wstawić jeszcze teraz połączenie z...
z jakimś efektem. Już sobie go wstawiam. Ach, kurde, nie uciąłem. Ctrl B. Ach. Dokładam mu. Ctrl Z. Dokładam ładnie. Biorę jakiś efekt. Pierwszy z brzegu. Rozmycie. Tu sobie tekst tak jakoś sobie ścienię, jak to będzie wyglądało. O, głośno, tu ściszę muzykę. Patrzę, jak to wygląda. Dobra, tu muzyka, to muszę wyrzucić, wiadomo. Chcę przesunąć do góry, zaznaczam prawym klawiszem myszy i to muszę zrobić. Wkładam miejsce tej muzyki. Tu sobie biorę audio przejście. Wyzeruj i wystartuj. Tu sobie dam troszkę większe to przejście. Ustawiam sobie teraz, to zamykam, ustawiam na początek. Pach. Wciskam P na klawiaturze. Specja. I mamy intro. Zostawiłem tekst pod tym. Tu sobie skasuję. Tekst mi został. To też mogę usunąć. Teraz pomniejszę to z altem, jak to wygląda. Pomniejszę troszkę tutaj. Ale duże. O, to tu jeszcze zostało. Na tym kończę. W tym odcinku dowiedziałeś się, jak zrobić 5 fajnych efektów, wykorzystując wbudowane komponenty w DaVinci Resolve, między innymi tekst i solid color, i nauczyłeś się te efekty w miarę wykorzystywać. Jeśli Ci się podobało, zadzwoń dzwoneczkiem, daj lajka, zasubskrybuj, aby nie ominąć następnych odcinków. No to tyle. Do widzenia z gestem. Jacek jestem. Pamiętaj, bądź nieprzeciętny. Hej.